12 lipca 2015. Jesteśmy w małopolskim mieście, w Tarnowie. Jak Państwo widzicie, za mną piękna, zabytkowa starówka. Dzisiaj gościmy w Tarnowie Janusza Sanockiego. Można powiedzieć, że jednego z najbliższych współpracowników Pawła Kukiza, najbardziej chyba znanego wojownika. Od 25 lat Janusz walczy o wprowadzenie w Polsce większościowej ordynacji z JOW-ami według modelu brytyjskiego. Całe życie poświęcił walce o wolną Polskę. Jeszcze w czasach PRL-u był internowany, działał w ruchu opozycyjnym, później w JOW-ach tworzonych przez profesora Przystawę. Wraz z profesorem Przystawą Janusz Sanocki był jednym z głównych działaczy ruchu na rzecz wprowadzenia JOW w Polsce. W jakim mechanizmie trzyma się ten leninizm w polskich partiach? Otóż trzyma się właśnie na ordynacji wyborczej, bo ordynacja partyjna, mylnie zwana proporcjonalną, bo wcale nie jest proporcjonalną, ordynacja partyjna daje przywódcom partii przywilej kreowania posłów. W naszym parlamencie 3/4 posłów, proszę Państwa, to są ludzie, którzy kandydowali z pierwszego, drugiego albo trzeciego miejsca. 100% jedynek z PiSu i z Platformy weszło, 100%, 86% dwójek, tam 60 parę procent tych, tam jeszcze przypadkowo gdzieś tam, który gdzieś tam wyskoczył z tego. Skoro tak jest, skoro taka jest prawidłowość, to kto naprawdę wybrał posłów? Wyborcy? Wyborcy byli tylko dekoracją, tym sztafarzem takim, prawda? Tak naprawdę posłów wybrali ci, którzy tam ich na tych jedynkach, dwójkach, trójkach umieścili. I proszę Państwa, ten mechanizm właśnie sprawia, że prezes partii dostaje gigantyczną władzę nad swoimi posłami, nad tymi kandydatami, bo to od niego zależy, czy ten gość będzie posłem, czy nie będzie. Czy dostanie jedynkę, czy nie dostanie jedynki, czy no, dwójkę, trójkę, prawda? A więc, proszę Państwa, dlatego ta partia staje się wodzowska i każda polska partia jest partią leninowskiego typu, choćby miała w klapie Matkę Boską i najbardziej prawicowe hasła pod słońcem, każda jest partią leninowskiego typu. Konsekwencje tego systemu wyborczego są oczywiście wielorakie i wszystkie są szalenie destrukcyjne. Destrukcyjne. System partyjny wyborów odbiera nam bierne prawo wyborcze, nam obywatelom, bo nikt z Państwa nie może kandydować do Sejmu. Bez zgody oczywiście jakiegoś partyjnego. W ogóle pojedynczo się nikt z nas nie może zarejestrować jako kandydat. Ani pani, ani pani, ani pan, ani ja. Ta ordynacja doprowadza do upadku nasze państwo, odbierając nam, obniżając poziom parlamentarzystów. Przecież dzisiaj nie bez powodu zawód posła w hierarchii zawodów w ocenie społecznej jest na przedostatnim miejscu. Teraz nas straszą taką na przykład rzeczą, że zamurowuje JOW scenę polityczną, będzie Platforma i PiS. No to jest argument dla idiotów. Bo gdyby tak było naprawdę, to już dawno by przecież wprowadzili JOW-y. No jak? Proszę Państwa. To wy myślisz, że oni są co, idiotami są? To już dawno by te JOW-y były. Oczywiście, że system JOW wytwarza bipolaryzm, jak Włosi mawiali, dwubiegunowość w parlamencie. Ale o ile polskie partie wszystkie są leninowskie na skutek tej ordynacji, to wszystkie partie działające w ruchu JOW muszą być otwarte. Dlaczego muszą być otwarte? Wyobraźmy sobie, powiedzmy, że połowa sali, czy ławki, pierwsza, druga, trzecia, to są trzy organizacje o prawicowym charakterze. Jedna walczy na przykład z obrońcy pro-life, drudzy tam jacyś są za niskimi podatkami, trzeci jeszcze jakieś tam prawicowe rozwiązanie. I powiedzmy, trzy ławki, łącznie z tym, to są organizacje lewicowe, które odwrotnie walczą za tym, żeby była aborcja, za tym, żeby państwo ingerowało i tak dalej. I przychodzą wybory. I teraz tak, jak te trzy organizacje prawicowe się nie dogadają i nie wystawią wspólnego posła w JOW, a lewica się dogada, no to prawica przegra, bo się głosy rozstrzelą elektoratu prawicowego i koniec. I odwrotnie. To jest tak zwane prawo diwerżera. Owszem, po wprowadzeniu JOW będą dwa bloki polityczne, ale na pewno nie będzie to ani PiS, ani Platforma. To musi się całkowicie zmienić. Ta betonowa partyjna płyta to przydusiła wszystko i pokazuje nam tylko Hoffmanów albo jakichś innych szmondaków, którzy się za złoty zegarek czy za jakieś inne błyskotki gotowi są wszystko. To jest po prostu coś niebywałego, co my mamy. Jak pani ma na imię? Diana. Diana. Pani Diano, chcemy zmienić system. Mówię to wyraźnie. Chcemy zmienić system. To jest nasz jedyny słuszny i właściwie jedyny punkt programowy. Chcemy zmienić ustrój polityczny państwa, przywrócić obywatelom kontrolę nad posłem. Jestem samorządowcem od wielu lat.
Największym problemem samorządu, proszę Państwa, od wielu lat jest upartyjnienie państwa. Sytuacja, kiedy pojawiała się nam szansa ogromna w postaci tego referendum, uważam, że bylibyśmy ciężkimi idiotami, gdybyśmy tego nie wykorzystali. I drugim elementem ważnym, a według mnie równorzędnym, który powinien ruch Kukiza promować, jest zakaz finansowania partii politycznych ze środków publicznych. Oczywiście, że jesteśmy przeciwko finansowaniu, ja przynajmniej, ale najważniejszy dla nas jest punkt jednak IOW, bo on konstytuuje tę relację, a finansowanie i tak umrze kiedyś, bo jak przywrócimy IOW, moim zdaniem finansowanie partii jest niekonstytucyjne. Proszę Państwa, drodzy Państwo kochani, bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, bardzo sympatyczne i bardzo się cieszę, że i Marku, Tobie również za zorganizowanie. Proszę Was o to, żebyście w zgodzie, ale energicznie działali.